Teraz posłuchajmy, jak bardzo zmieni się utwór, kiedy będzie on dyrygowany nowocześnie. Ja zadyryguję kolegami teraz. Trzeba przyznać, że jest to wersja daleka od oryginału. No to teraz inny przykład jeszcze. Ja zadyryguję kolegami klasycznie, a potem państwo zaobserwują zmianę nastroju utworu. Trudnego. A teraz poproszę, żeby kolega ponownie zadyrygował mną. Państwo zobaczą, jak bardzo zmieni się charakter utworu. Niż myślałem, to mało powiedziane jest. Myślę, że kolega ma przed sobą prawdziwą przyszłość na scenie dyrygenckiej. O ile wiem, wolny pozostał jeszcze fioletowy kolor włosów. Teraz koledzy zagrają coś naprawdę poważnego, czyli naszego ulubionego kompozytora Jana Sebastiana Bacha. Bacha jest skomplikowana i ogromnie precyzyjna, ponieważ Bach komponował po niemiecku. W końcu powinien coś zagrać i to będzie muzyka odległa od niemieckiej, mianowicie muzyka rosyjska. Zagram państwu utwór jednego z trzech głównych rosyjskich kompozytorów. Jak państwo świetnie wiedzą, to są po kolei Lenin, Gagarin i Scott Joplin. Skocja Joplin urodził się w Moskwie, ale w jakimś czasie przeniósł się do Nowego Jorku i tam napisał swój najważniejszy utwór, który nazywa się The Entertainer. Więc ja zagram państwu wersję mało znaną, napisaną jeszcze podczas praktyk studenckich w Nowosybirsku, pod tytułem The Entercontainer. Ja jestem jedynym pianistą, który gra tę wersję na świecie. I tylko ja mam nuty.